37 poroniańskie lato, podczas którego z ogromną radością wójt gminy Poronin, pan Bronisław Stoch, ma przyjemność gościć gminę i przedstawicieli gminy Suchy Las. Panie wójcie, to jest zajawka tego, co rozmawialiśmy już wstępnie w studio o współpracy między gminą Suchy Las a gminą Poronin. Tak, cieszę się ogromnie, że nasi partnerzy z Suchego Lasu dotarli, przyjęli nasze zaproszenie i dotarli do Poronina w tym ważnym dla nas wydarzeniu. Poroniańskie Lato to nie tylko impreza folklorystyczna, ale również wydarzenie, które stanowi o istocie samorządowej służby, samorządowej działalności, a w jej obszarze mieści się również partnerstwo gmin. Po moim dwukrotnym pobycie w Suchym Lesie mam zebranych bardzo wiele takich dobrych doświadczeń i obserwacji i przekonany jestem całkowicie do tego, że nasza docelowa współpraca ma sens i ma szansę dać nam po obu stronach tej współpracy, tego partnerstwa wymierne korzyści. Myślę, że ten pobyt oprócz tego wątku radości, zabawy, oglądu tego, co jesteśmy w stanie zaproponować naszym gościom, będzie również okazją do tego, żebyśmy porozmawiali o tym i taki zamiar w planach tego pobytu mamy, porozmawiali o tym niejako kontynuując rozmowy już rozpoczęte, jak to być może, w jakich obszarach możemy się wzajemnie uzupełniać, dzielić i pozyskiwać doświadczenie. Także serdecznie witamy i cieszymy się na wspólną obecność. Pan Andrzej Bunda, zastępca wójta gminy Poronin. Panie wójcie, jest pan człowiekiem, który przygotowuje między innymi i główny nacisk z ramienia funkcji, którą pan pełni jako dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, to Poroniańskie Lato. Gdyby mógł pan być tak uprzejmy i powiedzieć w kilku słowach o tym programie. Już wczoraj rozpoczęliśmy 37. Poroniańskie Lato. Wczoraj miało miejsce złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na naszych osobach, które inicjowały nasze Poroniańskie Lato. Tutaj wspomnieliśmy o świętej pamięci Janowi Jędrolowi, Tadeuszowi Szostakowi Berdzie, Budzu Mrozie, naszym instrumentaliście dudziarzu, najsłynniejszym dudziarzu, jak również o Tadeuszu Orawcu Weśnim. Dzisiaj będziemy uroczyście obchodzili odpust poroniański w Poroninie. Zaczynamy o godzinie 11 mszą świętą, a później uroczyste otwarcie 37. Poroniańskiego Lata. Pani Maria Dawidek, przewodnicząca Rady Gminy Poronin, jest również kierownikiem zespołu regionalnego Regle. Pani Mario, jak Regle uczestniczą jako zespół wspaniały w tym przedsięwzięciu, jakim są te Poroniańskie Lato? Nasze Regle dzisiaj rozpoczynają całą część Poroniańskiego Lata. Oczywiście pierwsze w kościele śpiewem na chórze. Następnie wystawiamy wesele, które jest tradycją w Poroniańskim Lecie. Następnie wystąpią nasze małe dzieci, których mamy dosyć dużo. No później o godzinie 18:30 wielopokoleniowy zespół powtórzy również swój udział w Poroniańskim Lecie. Państwo pozwolą, że przedstawię przewodniczącego Rady Gminy Suchy Las, pana Jarosława Ankiewicza. Panie przewodniczący, to jest pierwsza wizyta państwa tu w gminie Poronin. To jest inicjacja tego, co było już przedsięwzięte w Suchym Lesie dwukrotnie. Z jakim nastawieniem przyjechali państwo do Poronina? No wiadomo, bardzo pozytywnym. Do tej pory mamy doświadczenie w zakresie współpracy z gminami z zagranicy. To dotyczy Węgier, Niemiec i Francji. Teraz no, wracamy na naszą polską ziemię i bardzo się cieszymy z tego, że z tak znaną i pewnie przez wielu Polaków lubianą gminą turystyczną, dobrze rozwijającą się to pod wodzą pana wójta, gminą możemy współpracować. No, bardzo się z tego cieszymy, że państwo podjęliście również z nami współpracę i na pewno to się będzie wiązało z korzyściami, przynajmniej szczególnie na niwie współpracy młodzieży pomiędzy naszymi gminami. Tutaj tylko, jak już pan wicewójt wspomniał, będziemy mieli występ, będziemy prezentowali państwu nasz towar, że tak powiem, eksportowy, czyli zespół Chludowianie, którego część zespołu do nas, do państwa przyjechała. No mamy jeszcze w zanadrzu kilka atrakcji
kulturalnych, ale to przy następnych dniach poronina tutaj Państwu przedstawimy. Tymczasem mamy chludewianie, na pewno będą się Państwu podobali. Dwie szkoły, które łączy wspaniały patron Jan Paweł II. Dyrektorem tej szkoły Suchego Lasu jest pan Jarosław Krajewski, dyrektor gimnazjum imienia Jana Pawła II w Suchym Lesie. Panie dyrektorze, na jakiej niwie będą Państwo współpracować? Czy głównym powodem jest patron, czy głównym powodem jest również to, że warto włożyć szczególny nacisk na rozwój tej edukacji wzajemnie sobie wzorującej na wzorcu takim, którego no, warto naśladować? Niewątpliwie ważnym elementem jest to, że obie szkoły, i gimnazjum w Zębie, i gimnazjum w Suchym Lesie noszą imię Jana Pawła II. To chyba nas zbliżyło. To był ten impuls do wzajemnych kontaktów. Bardzo dziękuję panu wójtowi za zaproszenie do gminy Poronin. Cieszę się, że będę mógł ponownie spotkać się z panią dyrektor Bożeną Bobak, którą miałem okazję gościć w czerwcu w Suchym Lesie. W zasadzie są trzy płaszczyzny, jeśli chodzi o współpracę między szkołami, bo ona dotyczy przede wszystkim młodzieży. To jest właśnie wymiana młodzieży. Mamy gminy partnerskie za granicą, bierzemy udział w programach międzynarodowych, a ja twierdzę, że zawsze koszula bliższa ciału i cieszę się, że nasza młodzież będzie mogła poznawać, mam taką nadzieję, nasze ojczyste strony. Jest to niezwykle ważne. Następna kwestia, jeśli chodzi o oświatę, to oprócz wymiany młodzieży, oprócz wymiany uczniów, niewątpliwie kontakty między nauczycielami, chociaż ten sam obszar, ten sam kraj, ten sam system oświatowy. Niemniej na pewno mamy nieco inne doświadczenia i myślę, że możliwość wymiany tych doświadczeń będzie rzeczą niezwykle cenną i będzie przynosiła pozytywne i pożądane efekty. To są te obszary najważniejsze i myślę, że już w niedalekiej przyszłości uda się zintensyfikować współpracę w tych obszarach. Kolejną płaszczyzną porozumienia, które jest ważne przy wzajemnej współpracy, jest płaszczyzna na podstawie oświaty i sportu. Kierownikiem referatu oświaty i sportu gminy Suchy Las jest pani Wioleta Pałącarz. To też pani pierwsza wizyta w Zakopanem, w Poroninie, w mieście, który będzie miastem partnerskim dla państwa. Proszę mi powiedzieć, z jakimi nadziejami państwo tu przyjechali, jeżeli chodzi o tę dziedzinę, rozwój sportu i tej edukacji. Rzeczywiście jest to mój pierwszy tutaj przyjazd do Zakopanego, właśnie służbowy. Może powiem dokładnie, jak chcielibyśmy tą współpracę nawiązać. Pan dyrektor powiedział o oświacie i na tej płaszczyźnie będziemy współpracować, czyli wymiana młodzieży, nauczycieli. I ja myślę o tym, ażeby to były kluby sportowe. Na ostatnim naszym spotkaniu czerwcowym również i o tym rozmawialiśmy. Chcielibyśmy także podzielić się z Państwem swoimi jakimiś dobrymi rozwiązaniami, jeżeli chodzi o oświatę publiczną, niepubliczną. Myślę, że jest wiele takich płaszczyzn. Myślę, że wiele płaszczyzn, na niwie których będziemy współpracować. Chcielibyśmy to doprecyzować wspólnie. Ja widzę także współpracę z innymi placówkami, bo zespół Chludowianie jak gdyby nieodzownie łączy się z zespołem szkół w Chludowie. To jest szkoła, która też mieści się na obrzeżach naszej gminy. I myślę, że będzie można rozwijać po prostu tą współpracę o kolejne placówki oświatowe. Podobno dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale w tym wypadku warto, ponieważ wzajemnie gminy będą również rozmawiały o preferowaniu i stosowaniu odpowiedniego budżetu. Pan Andrzej Rakowski, przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Suchy Las oraz przewodniczący Klubu Radnych Zgoda i Rozwój. Proszę mi powiedzieć, ten budżet i finansowanie to są dwie różne gminy o różnych priorytetach dla działań budżetowych tych gminy. Czy uważa pan, że wspólny konsensus będzie mógł być zawarty i wspólne jakieś porozumienie, na podstawie których pewne doświadczenia będą mogli Państwo sobie wymieniać?
Witam Państwa. Myślę, że na pewno tak. Nasza gmina jest gminą podmiejską i no, zaliczana jest do tych zamożniejszych gmin na terenie całego kraju, ale jednocześnie nasi i radni, i mieszkańcy są, myślę, że i zainteresowani, i wyrazili to na ostatniej sesji, kiedy jednogłośnie podjęliśmy uchwałę o podpisaniu już nie tylko listów intencyjnych, ale podpisaniu już umów w najbliższym czasie. Natomiast rozmawiając z naszymi mieszkańcami, którzy dowiedzieli się o tej rozpoczęciu naszej współpracy z naszej lokalnej prasy, no słyszymy dużo słów zainteresowania ze strony mieszkańców wyjazdami turystycznymi. Poznań był bardziej nastawiony na rejon Karkonoszy, jest tutaj troszkę dalej, ale poprawa komunikacji myślę, że spowoduje, że do Państwa miejscowości przyjadą nasi mieszkańcy. Myślę, że również w ramach gmin możemy nawiązać kontakty, no nazwijmy je to tak skrótowo, biznesowe, wymienić doświadczenia w zakresie działania nie tylko rady i nie tylko radnych, ale i firm działających na terenie gmin, i myślę, że to będzie z korzyścią dla obu stron. Ja sam też jestem, że tak powiem, zainteresowany przyjazdem. Nawet już dzisiaj w recepcji rozmawiając orientowałem się o pakiecie świątecznym. To myślę, że nie tylko jedną osobą będę, która będzie o tym myślała. Mamy przedstawicieli gminy Suchy Las, których goszczą wójtowie gminy Poronin, pan wójt Bronisław Stoch oraz pan wójt Andrzej Buńda. Wydaje mi się, że ta współpraca, ta zainicjowana w czerwcu z wspólnym podpisaniem listu intencyjnego, będzie kontynuowana, a świadkiem będziemy my, jako Telewizja Podhale, będziemy pilnie obserwować, na czym ta współpraca polega, ponieważ uważamy, że wzajemna wymiana nie tylko doświadczeń, ale wrażeń, poglądów, osób i przede wszystkim programów będzie świadczyć o tym, że będziemy mieć pewne postępy w relacjach wzajemnych, czyli Małopolska wita Wielkopolskę, a Wielkopolska wita Małopolskę. Dziękuję.